gwarantuję, że są ludzie na Forczanie, których jedynym celem jest upadek Ubisoftu, bo mieli czarnego typa wstawić jako bohatera. Od czasu, kiedy wypuściliśmy grę, wszyscy ją obsrali. Nie możesz mówić do grupy setek tysięcy ludzi jako do jednej osoby. Nie możesz jakby kolektywu traktować jako jednej persony. Gry to tylko gry, ale tylko kiedy nam to pasuje. Ubisoft jedno mówi, a drugi robi. Arek, co masz do powiedzenia? Ubisoftcie nie było, prawda? A jak Ubisoft... Ale kurwa, jak ja go posłucham, to aż mnie tu się robi tak ten taki jego, nie? Dawno o Ubisoftcie nie było, prawda? A jak Ubisoft, to musi wrócić temat Assassin's Creed Shadows, bo wczoraj na oficjalnych social mediach serii Assassin's Creed opublikowany został komunikat, albo takie oświadczenie, sprostowanie, przeprosiny od twórców, długi na 4 strony, z których całość skrócić można do gry są grami, pozdro elo. Oburzenie graczy tyczy się tutaj... Are we sure about that? Mówię, ja, moim zdaniem oni nie powinni w ogóle kurwa nic wysyłać, mieć to w piździe totalnie, i chuj. Tego, że ogólnie w grach z serii Assassin's Creed, toczących się w innych realiach, zawsze był reprezentant ów realiów. A tutaj zarzuca się to, że w całej historii Japonii czarnoskórych postaci można pewnie doliczyć na palcach jednej ręki i zamiast japońskiego protagonisty mamy Afrykańczyka, który przypadkiem wylądował w Japonii. I dlaczego może tak być? Dlaczego sprawiamy, że główna postać w jakiejś historii jest unikatowa? Zazwyczaj chyba tak jest, tak? Nie, no tak mi się wydaje, że jak robisz kurwa postać, żeby była ciekawa, to często robi się tak, żeby była unikatowa, jeżeli chodzi o swoje otoczenie, to... Czyli Yasuke. Czy to coś złego samo w sobie? No w sumie nie, no ale nie ma co się dziwić, że ludzie wrzucenie Yasuke do najnowszej iteracji Asasyna traktują nie jako jakąś wizję artystyczną, wizję twórczą, a jedynie jako takie odhaczenie kratki DEI, bo gdyby takie zabiegi były wcześniej, nikt absolutnie nie miałby problemu. I tutaj, kiedy DEI jest na ustach wszystkich, kiedy... DEI istnieje kurwa od... Ile czasu już? To nie... Może to jest odhaczenie, ale kurwa, czy my odhaczalibyśmy coś takiego? Nie wiem. Wiemy jak... Chociaż z drugiej strony Ubisoft to banda jebanych retardów, więc może tak pomyślałem. Sponsorowane i fundowane są studia deweloperskie, czy wydawcy tworzący dzisiejsze gry, szczególnie po aferach związanych ze Sweet Baby Inc. i tym, jakie są domy fundingowe i tak dalej. Ale te Sweet Baby Inc. to mi rozjebało głowę. Tego to ja kurwa nie rozumiem. Jako ktoś, kto nie zagłębiał się jakby wybitnie w to, zobaczyłem kilka rzeczy. To ja jakby, ja z założeniem się zgadzam, że jakby postaci więcej kolorowych, tak, czy o innej orientacji, powinno być więcej, normalnie, bez jakby fokusowania się na tym, że ktoś jest queer, czy whatever. I niech te postaci tam będą, no bo to o to chodzi, reprezentujemy świat. Tylko mam wrażenie, że jakby najeżdżanie i kurwa centrowanie wokół tego, to jakby gubisz... Gry trafiają do większości jednak, mimo wszystko, tak? Jest większość ludzi, która gra w dane gry. I jakby omijasz troszeczkę, bo może część z tych ludzi zignoruje to, może część czegoś jakby się dowie, ale jakby pozostała część będzie jakby, nie wiem, będą mieli kurwa za złe w jakiś sposób. W ogóle do nich to nie trafi, więc nie wiem, czy to ma sens trochę. Dalej. Może w zły sposób, kurwa, to robią po prostu. No to nie ma co się dziwić, że ludzie łączą kropki. No a ci, którzy to tłumaczą, że no wreszcie Ubisoft próbuje iść jakąś własną stroną i ludzie się o to burzą, weźcie wy się w łeb palnijcie. To jest takie głupie tłumaczenie. Słuchajcie, Ubisoft nigdy nie zrobiłby Assassin's Creed'a mającego miejsce w Afryce z protagonistą rodem z Azji, więc te tłumaczenia, że to tylko... No nie wiem, czy by tego nie zrobili. Odpowiedź jest bardzo prosta. Czy byłby z tego powodu większy rozgłos i czy przez to byłoby więcej hajsu? Ubisoft traktujemy jak EA. Oni to robią, żeby był kurwa hajs, żeby była flota. To jest ich priorytet. I wybrali Yasuke, bo to jest unikatowa postać i ciekawy wybór, może być. Japończyka nie wybrali, bo Ghost of Tsushima istnieje. I będą porównywani, na jaki chuj brać Japończyka w Japonii, jak już mamy Ghost of Tsushima. Tylko gra i wolność artystyczna rozbija się tutaj na kawałeczki. No chyba, że za kilka lat zrobią takiego asasyna, no to wtedy mnie wołajcie, odszczekam to, co mówię teraz. Ale kurwa mi się nie wydaje.
Jasne, mamy tutaj też do wyboru Japonkę, no i czy jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam, jest to niby argument na to, że Yasuke nie jest wciskany na siłę i że mamy wybór, ale no, tego co faktycznie wolą gracze, no dowiedzieliśmy się już po Assassin's Creed Odyssey, gdzie Cassandra jest niby kanoniczną bohaterką, a jednak ku zdziwieniu Ubisoftu gracze, a w zasadzie 2/3 graczy, wybierali akurat Alexiosa, czyli pana, który był protagonistą. W ogóle, słuchajcie, no z tym, że Yasuke i z tą jego autentycznością historyczną to w ogóle była istna komedia, bo najpierw była argumentacja, że Yasuke był prawdziwy i naprawdę był samurajem, zresztą nawet Ubisoft tak powiedział. Uważaj, gdzie idzie. ...to tell the story of a foreigner who becomes a samurai under Oda Nobunaga, the most powerful daimyo at that time. Potem przyszli historycy i poprawili, że tak, no Yasuke był prawdziwy, ale nie był samurajem, a jedynie był on taką mobilną pochwą na miecze, no w sensie nosił miecze dla pa... To jest dosłownie bullshit z 4chana, z tego co wiem. Także, czy na pewno to jest prawda, czy... to? Bo z tego co wiem, to on był takim jakby tragarzem, bo był niewolnikiem, ale chodziło o to, że właśnie on się jakoś przysłużył, kurwa, temu Nobunadze i temu on go zgarnął. Pana. Potem znowu posłużono się historykiem, moi drodzy, Thomasem Lockleyem, zajmującym się Japonią, który opisał niby biografię Yasuke, w której rzekomo ten znów był samurajem. A potem okazało się w podcaście Ubisoftu właśnie z Thomasem, że większość jego źródeł to takie trust me bro, ale to wystarczyło mimo wszystko, żeby był on cytowany jako autorytet w tej dziedzinie i wiele portali, szczególnie zachodnich, się podpierało jego wypowiedziami. A koniec końców jeszcze potem okazało się, że używał on lewych kont do edycji tematu Yasuke. Nie, to nie ten typ, nie tego typa słuchałem, także... Także don't look at me, bro! Ja patrzę po prostu na to. W tym momencie o wiele łatwiej mi jest zaufać komuś, kto wyjdzie i powie jakąś teorię, która będzie sprzeczna z tym, co jest na 4chanie. Bo 4chan ma, kurwa, tendencję po prostu mieszać, stir the shit. Oni mają jazdę zrobienia gówno burzy. I gwarantuję, że są ludzie na 4chanie, których jedynym celem jest upadek Ubisoftu, bo mieli czarnego typa wstawić jako bohatera. Gwarant 100%. Na Wikipedii. Bo znam, po to, kurwa, takich źródków w internecie. Książkę. No poza tym też nagle po tej całej aferze, jak ona wybuchła odnośnie Yasuke, informacje na temat Yasuke na Wikipedii były co chwilę edytowane. Nagle przy tej aferze dodano informację, że był on samurajem, mimo że do tej pory nie było wiadomo, czy on był tym samurajem. I to akurat, moi drodzy, to już nawet nie jest śmieszne, a raczej straszne, że na potrzeby zgodności ze swoją narracją czy ze swoimi poglądami ludzie są gotowi zmieniać historię. Zmieniać historię od razu. Again. Wystarczyło nie nazywać go, kurwa, Yasuke. Mieliby święty spokój. Gdy nie są jej nawet pewni. Ważne, że się zgadza z moimi poglądami. Cholera, za 100 lat wyjdzie, że to Polska wywołała II wojnę światową, bo za 100 lat ktoś będzie robił grę na temat II wojny światowej, to już nie będzie taki chodliwy temat i w sumie bardziej do narracji będzie pasowało, że to akurat Polska wywołała wojnę światową. Tam już były... No dobra, ale to co, zabronisz komuś zrobić taki film? Nie musi się historycznie zgadzać, nie? Takie chocki klocki, że ja naprawdę... Pogubiłem się już na przestrzeni tych kilku tygodni, co się tam dzieje odnośnie Assassin's Creed Shadows i w jakiej kolejności to wszystko wychodzi, ale wiecie co, no tak po prawdzie to mnie to gówno interesuje, czy Yasuke był tym samurajem, czy nie był. Po co ten cały wywód? Nie dziwię się Japończykom, że nagle po tylu latach doczekaliśmy się wreszcie części Asasyna dziejącej się właśnie tam w Japonii i nagle sru wchodzi nam DI na pełnej. Doszło ogólnie do tego, że nawet politycy japońscy zaczęli się na ten temat wypowiadać i trochę to przypomina akcję z tym netflixowym dokumentem o Kleopatrze, która nagle okazała się czarnoskóra. Ale w końcu się Ubisoft złamał. PR był taki zły, ludzie tak targetowali ten tytuł, że wreszcie twórcy pękli. I dodali oliwy do ognia. Na początek coś, co mnie w cholerę rozśmieszyło. Od ogłoszenia Assassin's Creed Shadows otrzymaliśmy wiele pozytywnych reakcji, ale także troszkę krytyki, również od japońskich graczy. Troszkę, no dobra, to jest język PR-u, co oni mieli napisać? Od czasu, kiedy wypuściliśmy grę, wszyscy ją obsrali. Obsrali po prostu bezczelnie i jeszcze, kurwa, bez papieru na... No.
No, this is fine. Tak troszkę, że musieliście wysrać czterostronnicowe stanowisko na temat gry. Wysrał to kurwa jakiś w pizdu koleś, co na stażu jest. Dali jakiemuś Józkowi, który kurwa sprząta klatki schodowe albo rozwozi pocztę rano. Mailroom, chłopak. Troszkę. No ale wracając, z całego tak naprawdę czterostronnicowego wywodu, jeśli wytniemy PR-owe pierdololo, dowiadujemy się najważniejszych rzeczy. Mianowicie, włożyliśmy sporo pracy, aby zaprezentować Japonię w sposób immersyjny oraz pełen szacunku. 3, 2, 1. Not while I have breath in my lungs and a blade in my head. To jest dobry... To jest trochę dobra beka pod tym względem, że technicznie oni nie zastanowili się zupełnie nad perspektywą, że umieścili grę w Japonii i chodzi czarny i zabija Japończyków tylko cały czas. Nie przeszło im to przez myśl. Jednak naszą intencją w grach Assassin's Creed nigdy nie było przedstawianie prawdziwej historii czy prawdziwych historycznych postaci. Zamiast tego chcieliśmy zainicjować iskierkę ciekawości, by zachęcić graczy, by sami zainteresowali się tymi wydarzeniami. Assassin's Creed to przede wszystkim gra wideo opowiadająca fikcyjną historię feudalnej Japonii. No to skoro to tylko gra wideo, to po co wam Sweet Baby Ink, żeby nikt nie poczuł się urażony? To nie tylko gra wideo, tylko to dzieło fikcyjne. A to, że dzieło fikcyjne, to nie znaczy, że trzeba tam nasrać, tak? Więc nie... To tylko gra wideo, fikcja. Dlaczego konsultowaliście się z historykami? Wszak przecież to tylko fikcyjna gra wideo. No dobrze, no. I kurwa, co z tego? Co to? Ja nie rozumiem tego zarzutu. Ja mam posłuchać dalej, bo dużo jest fikcji inspirowanej czymś i ktoś, kto pisze tą fikcję, na przykład inspiruje się i czyta, kurwa, historyczne rzeczy. No bo tak się przedstawia rzeczy, żeby były jak najbardziej realistyczne, tak? Imersję się buduje, ale no, co to kurwa ma, nie wiem. To nie kłóci się ze sobą. Taki dzban. Znaczy, ja bym nie mówił dzban, bo ja tego typa kojarzę skądś i on ponoć wie, co mówi, no ale chuj wiem. Dlaczego chcieliście przedstawić Japonię w sposób immersyjny i ze zachowaniem szacunku? No dobra, ale co to kurwa jest? Nie rozumiem, bo ja mam wrażenie, że on tu chciał powiedzieć, ta gra w ogóle nie pokazuje realistycznej Japonii, kurwa, i patrzcie, jaki bullshit. I tutaj nic nie ma, więc wstawili twerkujące jakieś chipy. Po chuj to jest, co to... Toż to jest scena, kurwa, jak z każdego, kurwa, samurajskiego filmu, że zły ziomek wypycha jakiegoś, kurwa, szeregowego żołnierza, żeby się... I zabij go! No toż to, kurwa... Anime nie oglądaliście? Przecież to tylko fikcja w grze komputerowej. Poza tym, bądźmy szczerzy, wszyscy wiemy, że prawdziwa Japonia wygląda tak. No ale Assassin's Creed jest przed dwoma bombami nuklearnymi, to jest po. Oba są prawdziwe, to nie jest jakby mutually exclusive. Dalej czytamy. Chcemy również dodać, że o ile kontaktowaliśmy się z wieloma ludźmi podczas developmentu gry, nie są oni odpowiedzialni za żadne decyzje, które zostały podjęte przez nasze zespoły. Czego by tutaj nie powiedzieć, to tak, Hollywood nie było, no? Sweet Baby Inc. jest to, że korzystaliście ze Sweet Baby Inc. oraz innych historyków jak Thomas Luckley. Im się należą bęcki za to, że są niekompetentni, ale decyzja i tak spoczywała na nas. Pełna zgoda. I czytamy dalej. O ile dążymy do autentyczności we wszystkim, co robimy, gry z serii Assassin's Creed są dziełem fikcji inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i postaciami. Z tego też powodu wprowadzamy wiele elementów fantastyki, by stworzyć angażujące i immersyjne doświadczenie. Z tego też powodu z unikalności i tajemniczości Yasuke stał się idealnym kandydatem do opowiedzenia historii Shadows. O ile Yasuke jest opisany w naszej grze jako samuraj, zgadzamy się, że jest to kwestia dyskusyjna. No szkoda tylko, że w jednej z poprzednich tam prezentacji akurat powiedzieliście, że nie, że Yasuke to był samuraj, co tak naprawdę rozpędziło tą całą spiralę spierdolenia odnośnie waszej gry. No dobra, no ale to kurwa, dwóch, którzy pisali teksty, było przekonanych, że taka legenda była i nie robili researchu czy chuj wie i spierdolili. Później ktoś ich poprawił, a później nie i nie wiedzieli, czy to zrobić. Prawda jest taka, że gówno burza wyszła, jest głośniej o tej grze niż kurwa byłoby, gdyby tego nie zrobili. Gdyby to był tylko zwykły kurwa jakiś no-name Japoniec. Samurai. W skrócie jednak, moi drodzy,
Assassin's Creed to gra komputerowa, a nie encyklopedia historyczna. Człowiek może się mylić, w korpo nie mieli wystarczająco czasu na research. Znaczy, to nawet nie chodzi, że w korpo research, kurwa. Korpo to zawsze, wiesz, zawsze korpo bad. Ale jakby, no, za to odpowiada, wiesz, jakby jest jeden dyrektor, jest, kurwa, mówię, dwóch, trzech, kurwa, pisarzy pewnie przy nim i się jebnęli, może po prostu... Ty, ja słyszałem o, kurwa, takim czarnym ziódku, co był samurajem, ty. Czy naprawdę kogoś to, kurwa, boli? Ta cała drama jest z tego powodu, że kogoś to, kurwa, boli. Ja nie wiem dlaczego. Bo co, jak zrobią, kurwa, Assassin's Creed'a w Polsce, to główny bohater, jeżeli będzie historyczny, to powinien być, kurwa, dresem? Czyli co my robimy? Ale wszyscy salty podchodzą do tego zero empatii, drama o złote kolesony. No tak, no. Jest to dzieło fikcji, więc jeśli sobie Ubisoft postanowi zrobić czarnoskórego samuraja w feudalnej Japonii, to ma do tego prawo i basta. I ja no się z tym absolutnie zgadzam. Jak dla mnie sprawa jest wyjaśniona. Jestem absolutnym fanem wolności twórczej. Czy ktoś chce wprowadzać sobie te DEI, kobiety z kwadratowymi szczękami i płaskimi dupami, czarnoskórych samurajów w feudalnej Japonii, totalnie mam z tym zero problemu. To czemu to, kurwa, tak pokazujesz? Nie rozumiem. Powie, o co mu, kurwa, chodzi, czy nie? Jasne. Może estetycznie się to nie podobać i można to krytykować. No, taka wszak jest sztuka, tak? Dyskusyjna. Ale robić sobie można to, co się chce. Ogólnie ludzie zgadzają się z Ubisoftem. Czytamy komentarze, moi drodzy. Ubisoft w skrócie informuje, że trawa jest zielona, niebo jest niebieskie, fikcja jest fikcją, a historia podlega debacie i może być przez fikcję naciągana w ramach konwencji fabuły gameplayu. Czyli cztery komunikaty na czerwonym tle, które muszą tłumaczyć się z oczywistości. Inny, pierwszy, lepszy komentarz. Oho, ludzie zapomnieli, że przed każdą grą Assassin's Creed pojawia się komunikat, że jest to tylko inspiracja historią, ale jest to dzieło fikcyjne. To jest dosłownie, kurwa, żeby nikt ich nie pozwał. Dalej czytamy, że to tylko gra, rany boskie, no o co się sracie? Ja naprawdę zgadzam się z każdym z tych tweetów bez ściemy. Tak więc z tą pozytywną nutką kończymy dzień. Tak bardzo się zgadzasz, że kurwa jeszcze 6 minut tego filmu jest, tak się zgadzasz. Dzisiejszy odcinek, cześć! A nie, okłamał mnie. Wait a minute! Ale zaraz, kurwa... No i po co tak klnie? Kurwa mać, jeśli gry to tylko gry i twórczość jest dowolna i z tym się akurat absolutnie zgadzam, naprawdę jestem adwokatem wolności twórczej, to czy nie właśnie ta przyklaskująca Ubisoftowi grupka mówiąca, że gry to gry, da? Nie szczekała najgłośniej, nie piszczała jak... No i tu jest koniec, kurwa, rozmowy, bo on, kurwa, dla nich, dla niego wszyscy gracze to jeden chuj. To jest tak jak... kobiety. Nie możesz, kurwa, mówić do grupy setek tysięcy ludzi jako do jednej osoby. Nie możesz jakby kolektywu traktować jako jednej persony. No bo oczywiście, że będą sprzeczne opinie, bo kurwa, ten myśli tak, a tamten tak, no. Jak banda ameb. Gdy twórcy Stellar Blade postanowili zrobić po prostu ładną, perfekcyjnie wizualną kobiecą postać, a nie z mordą kwadratową tak, że można... Nie. Nie. To nie byli ci sami ludzie. To były dwie różne, kurwa, grupy. I Stellar Blade jechało, kurwa, na tym. Tak jak, kurwa, gra wygląda bland as fuck, nie podoba mi się zupełnie estetycznie, kurwa, Stellar Blade, tak gameplay jest solidny, z tego co słyszałem, i oni wiedzieli, że tak będzie. Wiedzieli, że będą ludzie, którzy będą albo, kurwa, walić gruchę do ich postaci, więc dawajmy dupę i cycki jak najfajniejsze, i będzie druga grupa, która będzie wzburzona i na tych ludziach jak na wodzie, jak na fali, kurwa, na oceanie, po prostu surf that shit. To jest darmowa reklama. Mi się osobiście nie podoba ta postać. Jest absolutnie, kurwa, sztamp anime, kurwa, basic bitch. Plus ja nie lubię, kurwa, cycków, znaczy ogólnie lubię, nie? Nawet swoje. Ale ogólnie nie lubię cycków, kurwa, w grach za specjalnie, bo ja wolę, kurwa, jakby seksualizacja postaci wyciąga mnie, kurwa, z gry trochę. Zwłaszcza jeżeli... jeszcze deweloper, wiesz, się skupił i napisał, że fabularnie to te roboty, one zrobiły research, żeby to były najoptymalniejsze formy fizyczne. Dlatego wyglądają jak kobiety, które mają, kurwa, obciążenie z przodu i z tyłu bez, kurwa, powodu. Fuck off. Jest, kurwa, karykaturalna od... Ty, ja mam wrażenie, że oni tą typiarę nie zrobili jako karykatury. Nie zrobili prześmiewczo w żaden sposób. Oni zrobili, powiedzieli, że duża część playerbase'u
będzie ściskać kurwa krasnala do tego i będą mody, które zrobią jeszcze większe cycki i... Dobra, jebać. Ale prawda jest taka, że ja się wypowiedziałem, nie podoba mi się to, nie gram w tę grę. Nie robię z tego powodu wywodu. Na sobie tym piwo otwierać. Seksualizacja kobiet. Twórcy pewnie nigdy baby nie widzieli. Hańba. Piwniczaki i incele. Tylko widzisz, tu jest taki fajny problem, nie? Nigdy baby nie widzieli. To jest wszystko spoko. Wzięli ciało, ale kurwa, to nie chodzi o samo ciało. To po pierwsze. Po drugie, ja widziałem porównania i tu nie ma pełnych ciał, nie bez powodu, bo ta typiara rzeczywista troszeczkę inaczej wygląda. Trochę inne proporcje ma. A morda w ogóle się kurwa nie zgadza, bo to jest morda 13-latki. Oto. To jest dosłownie kurwa... czy 17-tki. Dosłownie to jest kurwa... O! To jest dosłownie kurwa to. I uszy tak samo kurwa odstające. Także fuck off. Oni wiedzieli, żeby zachęcić część publiki, to kurwa trzeba zrobić po prostu kurwa horny bait i chuj. Bo część ludzi autentycznie kupi grę, bo są cycki. Hańba! Piwniczaki i incele tylko to chwalą. O co wam chodziło? To przecież tylko gra. Przecież mamy prawo do wolności twórczej. O nie, Kingdom... Mamy prawo do wolności twórczej, ale nie prawo do wolności od konsekwencji, kurwa, wpływu twojego dzieła, jakby, artystycznego na publikę. Dlatego te DEI w ogóle wyszło, tak? Bo teraz się o tym tak nie gada, przynajmniej mam wrażenie, ale kiedyś tak było i to działa w dwie strony. Dziewczyny żygały i kurwa leciała bulimia, bo się naoglądały kurwa modelek, anoreksja, bla bla bla. I tak samo faceci, tylko no u nas to trochę mniej wygląda, bo u nas testosteron pomaga dopierdolić, więc albo idziemy na siłkę, albo się kurwa wieszamy, bo jesteśmy do niczego, tak? Tylko u nas to nie polega na wyglądzie, u nas to polega na tym, że nic w życiu nie osiągnęliśmy, jesteśmy porażką w porównaniu do Elona, kurwa, którego tatoś tam mu dał mu pieniążki, nie? Nie chcemy, żeby tak było, więc dajemy do, kurwa, mediów różnych postacie z różnymi, kurwa, rzeczami, tak? Może wyglądają trochę dziwnie. Jeżeli będzie więcej postaci, które mają realistyczne w chuj twarze, nie super estetyczne, to ludzie przestaną się, kurwa, gapić na randomy w autobusie, bo ktoś jest, kurwa, brzydki. Chuj ci to obchodzi, zostaw go. Deliverance czy Wiedźmin trzymają za mało mniejszości, moi drodzy. Rasiści z Europy robią gry hańba. Oczywiście dotyczy to już mediów zachodnich, według których wszystkie gry powstają w Ameryce. No ale wiecie, o co chodzi. Ten gej... No przy Wiedźminie to się akurat zgodzę, bo Wiedźmin to chuj. Wiedźmin to słowiańska gra robiona przez słowiańskich ludzi dla słowiańskich, kurwa... Gaming journalism. Jeśli jednak mowa o Stellar Blade, no to już żurnaliści nasi lokalni pijali tak samo jak zachodni. Dlaczego według was argument to tylko gra działa tylko w jedną stronę? Dlaczego można było... No bo jedna strona jest kurwa dobra. ...używać tylko wtedy, kiedy odhaczane są kolejne kratki DEI i zaczyna to denerwować coraz większą ilość ludzi. Zaczyna to denerwować większość, tylko kurwa... chłopów, którzy nie mają nic innego do roboty. No, not gonna lie. I którzy chuja się znają na grach zazwyczaj. Wtedy to mówicie, że jest to tylko gra, o co się burzycie, prawaki, piwniczaki, incele. Ale niech w grze nie będzie postaci o innej orientacji, czy reprezentującej mniejszość etniczną. To się kurwa Twitter zapala na czerwono, że hej, diversity, hej, equity, hej, Twitter się nie zapala, bo Twitter jest prawacki. Elon kupił same ruskie boty teraz. Inclusivity. A już w ogóle niech w grze to będzie skrytykowane, o rany boskie. To akurat te krzykacze z Twittera zaczęły de facto wciągać świat rzeczywisty do dzieł służących niegdyś escapizmowi. Bo mnie nie reprezentują, to czuję się uciśniony. No i deweloperzy i wydawcy poszli za trendem, rujnując masę gier, co się akurat na szczęście zmieni. Nie. A tu się kurwa nie zgodzę za chuj. Oni nie zrujnowali gier tym, że są kurwa jakieś odhaczone DEI-e. Oni zrujnowali gry, bo albo ścigają trendy growe, tak jak kurwa Kill the Justice League, które po prostu ssało pizdę, było złą grą, ścigali trend, spóźnili się z trendem, looter shooter kurwa, albo po prostu robią chujową grę, najzwyczajniej w świecie. Robią grę, która jest chujowa, skupiają się nie na tym, co trzeba i jest zła. To nie przez to, że ktoś odhaczył kurwa jakieś haczyki. Jak on to mówi, DEI. No spoko, ale to jakby... Ile to ma kurwa do rzeczy? Jakby Forspoken miało czarną bohaterkę. To nie, jej kolor skóry chuj miał do rzeczy. Gra była chujowa, bo gameplay był średni, bo
pisarze chujowo napisali dialogi, kurwa, bo typiara rozmawiała ze swoją bransoletką i była obnoxious as fuck i nie podobała się ludziom. Plus gra była, nie wiem, w Unrealu 5 chyba robiona i wszystkie te spell efekty, mimo że bajeranckie, to wyglądały bardzo, kurwa, jak wszystko z Unreala. I się to ludziom nie podobało i gra poszła w pizdu. Nie przez DEI, tylko przez to, że była zła po prostu. Bo się okazuje, że krzykacze z Twitterka nie kupują gier, i no tylko krzyczą, więc trend się z powrotem odwraca. Ale teraz nie macie najmniejszego prawa korzystać z karty "hej, to tylko gra". Och, jacy wy kurwa górnolotni jesteście. Jeszcze 2 miesiące temu się spłakać nie mogliście do końca, bo wam się dupa w Stellar Blade nie podobała. Bo ja powtarzam, w 100% się zgadzam, że jest dowolność twórcza. Tylko umówmy się, ja zamykam gębę, kiedy deweloperzy pójdą w kierunku DEI, wszak wolność twórcza. Nie ma problemu, sprzeda się, to się sprzeda, nie sprzeda się, to się nie sprzeda, trudno, żaden kryzys w branży, kolejny przykład po prostu złego targetowania produktu. Przecież to tylko gra. Ale wy zamykacie gębę, kiedy nagle nie będzie ani jednej czarnoskórej postaci w jakiejś grze, nie będzie wątków odmiennych orientacji czy mniejszości wyznaniowych. Zamykacie gębę, kiedy kobiety są przeseksualizowane niczym w koreańskich MMOsach. Tylko mocno się zastanawiam, kto będzie musiał trzymać gębę zamkniętą dłużej. Bo coraz częściej mamy przykłady tego, że gry z siermiężnie wciśniętym DEI się raczej nie sprzedają. I zgadnijcie, w którym kierunku pójdą twórcy gier. Podpowiem. W kierunku pieniędzy. Bo tak na poważnie, to można spłycać temat gier do "to tylko gra". Dla mnie osobiście gry są czymś więcej. Potrafią być trendseterami. Zobaczcie Minecrafta, którego znają nawet wasze babcie. Zobaczcie, ilu aktorów wybiło się na rolach z gier. Chociażby aktor Vasa z Far Cry 3 czy Trevora z GTA 5. A jak tam serial The Last of Us? A jak tam serial Fallout? A przykładów jest wiele, tylko że to nie jest tematem tego filmiku. O tym, jak duże są gry, mówiłem w krótkiej historii gamingu. Ja wszystko czaję. Czy my już skończyliśmy? Jest to największe i najbardziej dochodowe medium na świecie, które nie tylko idzie z trendami, ale... No jest, ale kurwa... Czym jest problem, że powiesz, że to tylko gry? Wszystko można tak zredukować. Ja ogólnie jakby nie bronię tego stwierdzenia jakoś wybitnie. No bo filmy to tylko filmy, muzyka to tylko muzyka. Dla kogoś to może być całe życie, tak? Dom to tylko dom. Chuj, że wyjebali cię z domu. Masz jeszcze życie. Wszystko można tak, wiesz, do zerówki wycisnąć. Ale w wielu przypadkach, tak jak wspomniałem, je wyznacza. Po prostu gry są czymś więcej niż tylko grami. Ale jeśli jesteś simpletonem, dla którego "hej, to tylko gra", to spoko. Pff, wiesz, Mein Kampf jest tylko książką. Ale nie bądź hipokrytą i trzymaj się swojej argumentacji i nie szczekaj, kiedy nagle... Tylko tu jest problem też taki, że on jakby troszeczkę przypierdolił, że... gra to tylko gra. A to nie jest to, co oni powiedzieli. On porównuje mówienie, określanie czegoś fikcją jako, kurwa, negowanie wartości czy ważności czegoś. To ja mam wrażenie, że tu jakby cały ten film jest bez sensu, bo on od początku założył, że skoro oni powiedzieli, że to jest fikcja i używają jakby wymówki fikcji, to że gra to tylko gra i... Tylko gra nie spełnia twojej wizji świata, bo to tylko gra, prawda? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dzięki serdeczne za uwagę. Dałem, kurwa, znać za dużo już. Cześć. Cześć. Mam trochę wrażenie, że to jest gówno burza robiona przez ludzi, którzy jakby... Jest 5% kurwa graczy na świecie, którzy udzielają się na Twitterze. Przepraszam, 10%. I tak 5% to jest ta jedna strona i 5% to jest ta druga i oni ze sobą się napierdalają i stąd są te filmy. A cała reszta, co gra, ma to absolutnie w pizdzie, ich to nie obchodzi. To będzie taki Józek, co wrócił po robocie, wypił 2 piwa, odpalił PlayStation i on, kurwa, 2 godziny w Assassin's Creed'ka sobie popyka, nie? Albo w fifeczkę i chuj go to odchodzi. A mówię, a co do tego jakby... Wolność, kurwa, no wolność twórcza, ale to, kurwa, właśnie o to chodzi, że... To nie jest do końca wolność twórcza, to chodzi o to, że jakby chcesz pokazywać trochę innych ludzi.
nie tylko te wyidealizowane, kurwa, wszystko jakby na jedną łapę robione, bo to jest zmuła, to raz, a dwa, autentycznie trochę jakby krzywdzisz ludzi tym. O to też chodzi. Ja wiem, że to głupio brzmi z moich ust, bo ja też jestem brzydki, ja bym chciał, żeby na mnie normalnie patrzyli, nie? Ale co zrobisz? A ja tak całe życie fat shaming. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.